Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj wracając ze statku do Warszawy, e, jako że w busie mało kto śpi, nagle okazuje się, że o godzinie 6:05 rano wszyscy dostają do takiego pierdolca i muszą odczytywać wiadomości z Messengera, Gmaila i innych pierdoluty. Jako że nie mogłem zasnąć, postanowiłem sobie otworzyć wiadomości Google również. I słuchajcie, wpadłem na kolejny świetny artykuł Szymona Jadczaka. Dla tych, którzy nie wiedzą, Szymon Jadczak jest to dziennikarz śledczy sportowych faktów WP, który fantastycznie pokazuje ciemną stronę naszej piłki, ciemną stronę finansowej, tej całej inżynierii, która kiedyś w latach, we wczesnych latach dwutysięcznych, jakże niestety w bardzo przykry sposób dziesiątkowała. Tą piękną dyscyplinę sportu. Dobra, słuchajcie. E, I co się dzieje? Okazuje się, że tak, ja za chwilę ja oczywiście ten artykuł wrzucę, całego czytać nie chcę, natomiast chciałem powiedzieć, że mm, okazuje się, że do samolotu, którym lecieli piłkarze, działacze, działacze to jest słowo klucz, trenerzy em, przedstawiciele wszystkich, em, wszystkich mediów oraz przedstawiciele sponsorów. Leciał również jeden człowiek, który w tą aferę słynną, którego bohatera też znamy skąd niekąd, e, pod tytułem 711. E, leciał również facet, który za korupcję był skazany i w tym samolocie się znalazł razem z tymi wszystkimi ludźmi jako kumpel e, czarka, e, czarka Kuleszy, naszego, preze znaczy naszego prezesa PZP. Dobra, słuchajcie, troszeczkę kilka słów przeczytam, nie będę długo gadał, bo tu nie ma o czym. Warto jest się z tym po prostu zapoznać. Wszyscy, którzy lubią śledzić piłkę nożną od tej jej ciemnej e, strony, myślę, że będzie co poczytać i to, że mamy takiego gościa jak Szymon Jadczak e, w, e, w naszych mediach, to dziękujmy Panu Bogu e, bardzo. Dobra. Słuchajcie. E, ustawił dziesiątki meczów. PZPN zaprosił go na wyjazdowy mecz kadry. Jeden z głównych bohaterów afery korupcyjnej w polskiej piłce został zaproszony przez prezesa PZPN na mecz reprezentacji Polski w Mołdawii. Był działacz piłkarski, był wcześniej skazany przez sąd i zdyskwalifikowany przez PZP. Dobra, idziemy dalej. Mecz Mołdawii z Polską, który odbył się w Kiszyniowie 20 czerwca. Bla 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 bla. bla, Wszyscy wiemy, przegraliśmy z ratutaty Nie to jest najważniejszą w tym dzisiejszym artykule. Mołdawianie, gdy wbijali kolejne bramki ekipie Roberta Lewandowskiego, coś tam zajmowali 181. ministerki FIFA, to wszyscy już wiemy. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, nie oszukujmy się, Wirtualna Polska, myślnik Szymon Jadczak, bo to jest cały facet, który fantastycznie e, pokazuje i kompromituje tych ludzi i na każdym kroku. Boję się tylko, że jak masz e, e, były selekcjoner e, troszeczkę zarobi pieniążku w Arabii Saudyjskiej, to wytoczy jakiś poważny e, proces Szymonowi i on będzie miał problemy, żeby się z niego wykraskać, ale zobaczymy, czas pokaże, dobra. Yy, jak wygląda wirtualna Polska? Kompromitacji na boisku towarzyszyła i kompromitacja działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Yy, dobra, słuchajcie, ja nazwiska tego gościa postaram się nie wymienić, jak będę czytał, ponieważ nie chcę mieć żadnych problemów. Yy, ja jestem totalnie nikim, więc yy, jakikolwiek. Nie, dobra. Przypuszczalnie nikt z dużych ludzi tego nie zobaczy, ale na wszelki wypadek będę mówił Mirosław S. A w tytule, yy, a w artykule sobie przeczytacie dokładnie jego nazwisko. Gdy zobaczyłem, jak Mirosław S. wsiada na lotnisku w Warszawie do samolotu z reprezentacją i działaczami PZP, to ze zdumieniem przecierałem oczy. Kolega zażartował, że na kolejny mecz z Albanią powinniśmy zabrać Ryszarda F., pseudonim Fryzjer. Też nie chcę mówić tego nazwiska, na wszelki wypadek szefa mafii ustawiającej mecze w Polsce. Opowiada WP Sportowej Fakty: działacz piłkarski, który brał udział w wyprawie do Mołdawii. Słychać, że wciąż jest wzburzony tym, co zobaczył parę tygodni temu. W samolocie wyczarterowanym przez PZPN, do którego wsiedli jedynie piłkarze, członkowie sztabu Fernando Santosza, władze i pracownicy związku oraz przedstawiciele sponsorów, na zaproszenie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, znalazł się jeden z ponurych symboli afery korupcyjnej, która trawiła polską piłkę na początku XXI wieku. Obecność Mirosława S. w Mołdawii potwierdzili nam przedstawiciele związku oraz inne osoby, które brały udział w tym wyjeździe. No i dobra, słuchajcie, tu jest krótki opis, kim w ogóle był pan, e, pan e, Mirosław S. Oraz to, jak, e, co dokładnie robił złego w całym tym procederze afery korupcyjnej. Ale jest e, gru, e, tłustym drukiem: jedna, 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 e, jeden, jedna, jed, jed, dwa zdania. Na przykład. To był okres, gdy polską piłką trząsł Ryszard F., pseudonim Fryzjer, działacz piłkarski z Wronek. Początkowo ustawiał mecze lokalnej amiki. W efekcie drużyna awansowała do ekstraklasy i grała w europejskich pucharach. Gdy rozstał się za Miką, pomoc w ustawianiu meczów oferował każdemu, kto miał wystarczająco dużo pieniędzy. W okresie świetności fryzjera, czyli od połowy lat 90. aż do 2006 roku. Ogromna liczba rozstrzygnięć polskie polskiej piłce była efektem korupcji. Między innymi pana Mirosława S., który leciał tym samolotem z naszą reprezentacją na mecz do Mołdawii. Eee, dobra. Dobra, jeszcze jedna rzecz i nie będę już tą. Zacytujmy śledczych. Korupcyjna działalność klubu piłkarskiego Ceramika Opoczną związana była nierozerwalnie z duetem Mirosław S. Mariusz E. Mirosław S. był głównym udziałowcem i sponsorem tego zmieniającego nazwy i siedziby klubu. Od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą i w zakresie transportu ciężkiego handlu opałem. A część uzyskiwanych w ten sposób dochodów przeznaczono na funkcjonowanie klubu, w tym korumpowanie sędziów i obserwatorów meczu tego zespołu. Jak wynika z akt śledztwa, pan S. Utrzymał regularne kontakty z fryzjerem, a także innymi działaczami zaangażowanymi w korupcję. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji. 17 kwietnia 2004 roku Pogoń Szczecin grała ze, to by musiał wymienić nazwisko tego pana, z drużyną z Jak wyjaśnił w prokuratorze, ówczesny prezes Szczecinian Dawid Pak, pan S, pro... powiedział przed meczem, że nie, należy mu... nie zależy mu na dobrym wyniku, więc wystawi rezerwowy skład. Ale chciałby osobiście w tym meczu zagrać i strzelić bramkę przy 20 tysiącach kibiców. I rzeczywiście, 37-letni biznesmen pojawił się w 53. minucie na Morawie, bramki nie strzelił, ale zgodnie z planem jego drużyna przegrała 1-4. Piłkarze tak bardzo nie angażowali się w grę, że sędzia nie pokazał ani jednej żółtej kartki. Dobra, i jak, jak to, jako, jako, że jest to w stylu e, jadczaka jest tu bardzo dokładnie, e, precyzyjnie opisany artykuł, dokładnie za czym stał pan S. E, serdecznie Was zapraszam do e, do lektury, bo jest Okej, okay, nie jest pasjonująca, ale jest, jest ciekawa, bo, e, bo ci ludzie, e, jak widać, dalej e, potrafią gryźć e, zębami chciwości e, w naszą dzisiejszą słodką i czekoladową piłkę, która niestety, e, jak widać, dalej trawi się e, tą beznadzieją, która nas, znaczy nas, która dziesiątkowała tą dyscyplinę sportu w XXI wieku. Słuchajcie, tyle w tym temacie. E, moim zdaniem jest to po prostu totalnie straszne. Straszne dlatego, że, mm, e, że mam wrażenie, że nasz futbol oraz w ogóle światowy futbol niestety nigdy się nie, e, nie obędzie bez tych chem, tych, tych które po prostu e, wprowadzają tą czarną dziurę e, na wizerunku oraz też na, e, na samym zainteresowaniu tą dyscypliną sportu, która jakże nie patrzeć spada z roku na rok i będzie dalej spadać niewykluczone, że za kilkanaście lat nie będziesz w ogóle o czym gadać i w sumie dobrze. Ja powiem szczerze, że bardzo chętnie, dlatego lubię to, te niższe ligi, bo są takie w cudzysłowie nie, nie, nie są aż tak, chociaż kurde ja cholera wie, może są jeszcze bardziej skalane niż nieskalane. W każdym razie lubię te niższe ligi, ponieważ są takie bardziej yy, czyste, nie są, przynajmniej tak mi się w tej chwili wydaje i nie są tak bardzo zanieczyszczone tym całym kurectwem, które się niestety od, odstawia, odstawiało i będzie odstawiać prawdopodobnie Dopóki te wszystkie betony e, nie odejdą na emeryturę, lub po prostu nie powyzdychają, e, nasz futbol będzie wyglądał tak jak wygląda, i jest to bardzo ogólnikowe, co mówię. Kiedyś postaram się do tego przejść bardziej e, szczegółowo. Niemniej e, obecność pana Mirosława S w tym samolocie jest bardzo, jakby nie patrzeć, e, niepokojąca. Dobra, słuchajcie, tyle na ten temat. E, dobra, coś zacznę gadać chyba o warszawskich klubach, bo to już jest 10. Lipiec, e, karuzela transferowa trwa, a ja jeszcze nic, ani o Polonii, ani o ochotniku, ani o Rususie. o Legii też pogadam, bo w sumie to czemu nie, dalej warszawski klub, y, w tym sensie, że nie chcę mówić za dużo o Legii, bo Legią się zajmują te wszystkie wielkie kanały, typu meczyki, kanały sportowe, inne, y, y, prawda futbolu i tak dalej, ci najwięksi, <laughs> więc nie ma sensu strzępić języka. Bo tym po prostu zajmują się wyjątkowi e, fantastyczni inżynierowie słowa e, oraz e, pióra, którzy w, nie, w nieprawdopodobnie <dochod> nieskalany nie nie sposób starają się u u, 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 u pokazywać e, problemy wewnętrznie zachodzące tego wielkiego zasłużonego warszawskiego klubu. Mówię o Legii. W każdym razie, e, jako, że nie ma dużo opolonii ani o chodniku, ani Ursusie na YouTubie, bardzo chętnie podejmę się tej próby i będę dalej e, prowadził swoją misję. Za którą oczywiście nie biorę żadnych pieniążków, rozumiem. Dziękuję za wszystkie. Aha, aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że na jedynym kanale, na którym nigdy nie usłyszycie pieprzenia w sypu, że zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, coś tam, lajki, jak i tam. Guciu mnie to obchodzi, tak naprawdę. Możecie w ogóle nie zostawiać, nic mi to w ogóle nie obchodzi. Fajnie jest, jak ktoś zostawia komentarze. To mnie najbardziej cieszy, przynajmniej jest z kim popisać. Yy, dobra, yy, serdecznie pozdrawiam Szymona Jadrzczaka. Prawdopodobnie tego nie zobaczy, ale gdyby Szymon robić zajebistą pracę, cieszę się, że jest chociaż jeden taki człowiek, przynajmniej o którym ja wiem, a też nie śledzę futbolu na co dzień cały czas, bo po prostu nie mam na to czasu. Dobra, 10,5 minuty z zupełności wystarczy. Daję link, do, daję link do artykułu i zapraszam do lektury. Prawdopodobnie w imieniu Szymona Jadczaka. Nabijajcie mu, nabijajcie mu, ogląda, nabijajcie mu, nie wiem jak to się mówi, wchodzenie na, na, na stronę bo facet z tego żyje, a naprawdę jest komu płacić, bo w cudowny sposób wyjaśnia te wszystkie betony, które rządziły tą piłką i jak widać dalej rządzą. Dobra, y, trzymajcie się i zobaczcie.